Z mojego doświadczenia, część klientów u nas zamawia na przykład jadłospis o niższej kaloryczności, ponieważ oni sobie pozwalają na pewien bufor jakiegoś tam swojego do jedzenia, lunchów pracy, na przykład jakiegoś drinka wieczornego. I mówię, rozpisz mi 200 kalorii więcej, mniej, czy 300 kalorii mniej, bo ja wiem, że ja tam coś jeszcze sobie wrzucę, prawda? Jakieś małe ciasteczko, jakoś tam, kurde, kawka ekstra wejdzie, idziemy gdzieś tam na lunchek, czy na kolację sobie wypiję lampkę wina więcej. Więc oni sami to robią i tak jak jesteśmy przeciwnikami diety 1200 kalorii, to ja zdaję sobie sprawę, że można zamówić sobie w cateringu dietę 1200 kalorii, bo biorę pod uwagę, że ja zjem swoją jajecznicę w domu, prawda? I razem będzie 1800, czyli będzie jakaś tam deficyt, powiedzmy, sensowny dla osoby, która pracuje i siedzi na dupie przez cały dzień. Chcesz dowiedzieć się więcej? Przesłuchaj pełnego odcinka podcastu, klikając w miniaturę.